Dzień dobry kochani, to ja Londyneczka, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przyszedł czas na podsumowanie postu dr Dąbrowskiej. Zostańcie ze mną. Pytaliście mnie już wielokrotnie w wiadomościach prywatnych, jak tam post, dziewczyny, jak wam idzie? No to przychodzę z podsumowaniem, bo moi drodzy, planowałyśmy chyba wytrwać na poście nieco dłużej, a skończyło się na tych 2 tygodniach, czyli tak naprawdę zrobiłyśmy minimum, bo musiałyśmy kończyć, bo niestety to był ten moment, że trzeba było kończyć, tak jakby się skupić na tym, co mówi książka i jakie są zalecenia, to był ten moment, że trzeba było kończyć, bo ja wam powiem szczerze, czułam się źle. Jakby ten zastrzyk energii do mnie nie przyszedł. Ja chyba miałam jeden taki dzień, kiedy naprawdę czułam się, wiecie, w takiej pełni mocy, że mi się chciało żyć, chciało mi się działać, a tak naprawdę przez, wiecie, 90% czasu podczas tych 2 tygodni ja się zwyczajnie czułam chora. Ja miałam ochotę nie wstawać z łóżka, ja miałam ochotę spać, a najchętniej to bym, wiecie, przepłakała ten czas, bo się czułam tak totalnie słaba, tak totalnie wykończona. I to było takie robienie dobrej miny do złej gry. No, było mi ciężko, pomijając fakt, no, że było widać efekty, no bo rzeczywiście chudłyśmy obie, i mama i ja, no bo u mnie to było razem w ciągu tych 2 tygodni 7 kilo, u mamy to było ponad 5, także no efekt jest ładny jak na 2 tygodnie. Ale trzeba przyznać, że no po tym poście weszłyśmy w ten drugi etap, czyli etap wychodzenia, gdzie do warzyw włączamy ryby, włączamy mięso, włączamy jajka, kiedy używamy mleka, no to mleka roślinnego. I wiecie, trwając dalej w tym takim mądrym żywieniu, my jakby dalej chudniemy, tak? Ten proces chudnięcia jest o wiele wolniejszy, ale on trwa, więc wiecie, może wyszliśmy z tej radykalnej formy diety, ale to dobro nadal działa. Ale wracając jeszcze do tych takich trudnych momentów samego postu, ja muszę wam wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, poza tym, że mi się chciało płakać z głodu, tak, że ja jedząc te warzywa, po 20 minutach czułam się już totalnie głodna i tak nie było niczego, czym ja się mogłam najeść, co by mi dało siłę i energię do życia, to jeszcze miałam coś takiego, że najbardziej na świecie chciało mi się kiszonek, ale ja już nie mogłam jeść tych kiszonek, bo mnie bolały zęby. Ja już miałam tak totalnie wrażliwe zęby na te kwaśne rzeczy, że wiecie, dotykanie zębem o ząb wywoływało u mnie taki fizyczny ból, że chyba już za dużo kwasu zwyczajnie było w organizmie, a z drugiej strony właśnie organizm pragnął tego kwasu, więc to było jakieś takie zadziwiające, tak? Także to był dla mnie skutek uboczny zupełnie i ten smutek przerażający i powiem wam szczerze, kiedy obie zdecydowałyśmy, nie, to jest ten moment, że czas przerwać post i taki pierwszy posiłek, taki uzupełniony właśnie o mięso, to wiecie co, ja miałam wrażenie, że nie wiem, że we mnie naprawdę wstąpiła jakaś nowa energia. To było takie wow, ja zjadłam coś prawdziwego, tak? Ja wreszcie poczułam jakąś taką moc w sobie, więc to naprawdę była dobra decyzja. Ja ciągle uważam, że jakby decyzja o poście była dobrą decyzją, bo to było bardzo ciekawe doświadczenie. Te wszystkie takie porady, o których wam mówiłam, te wszystkie wskazówki, które rzeczywiście były użyteczne, uważam je nadal za bardzo użyteczne. Nie wiem, szczotki do masażu na sucho ja nadal używam, takiego peelingu, wiecie, takiego z drobinkami to już w ogóle przestałam używać właśnie, bo ta szczotka mi weszła w krew i uważam, że to jest o wiele fajniejszy produkt, tak? Nie wiem, soki przecierowe ciągle sobie robimy i to jest nasz największy łakoć, więc
więc jakby fajne przyzwyczajenia nam weszły. Czy znowu byśmy się zdecydowały na taki dwutygodniowy post? To zapytam moją mamę. Mamo, czy chciałabyś znowu 2 tygodnie pościć? Na razie nie. Na razie nie. Ale powiem wam, żeby tak na przykład oczyszczająco raz w tygodniu sobie robić taką, wiecie, dietę postną, to uważam, że to jest fajny pomysł. Może nie raz na tydzień, ale raz na 2 tygodnie to ekstra, tak? Dla takiego oczyszczenia organizmu, bo rzeczywiście człowiek czuje się o wiele lżej, tak? Czuję, że ten żołądek jest odciążony mega, ale ten głód jest niesamowity. Nie mam skutków ubocznych pod tytułem, że wychodzą mi włosy, nic takiego mi się nie dzieje, więc jest okej. Także pod tym względem jest dobrze. I w sumie to chyba tyle. Jeżeli macie jakieś pytania co do postu, to piszcie, ja chętnie opowiem wam, jeżeli coś pominęłam, może macie jeszcze jakieś tam swoje dodatkowe pytanka, to ja chętnie właśnie udzielę wam odpowiedzi, bo wiecie, ja jestem zdania, że w kupie siła, że zawsze razem łatwiej i jak jeden drugiemu dopomaga, to jest ekstra. Jeszcze raz polecam wam tę aplikację, bo ta aplikacja bardzo pomaga, ta oficjalna aplikacja dr Dąbrowskiej, bo to jest naprawdę pomocne narzędzie, bo ono bardzo zwalnia nas z myślenia, przy czym naprawdę, jeżeli byśmy chcieli tak dosłownie i w 100% iść z tym jadłospisem, to byśmy bardzo dużo czasu spędzili w kuchni, ale zawsze, wiecie, można się chociaż troszeczkę zainspirować, tudzież, nie wiem, zdecydować się, że te posiłki robimy sobie na 2 dni, tak, że zawsze mamy mniej pracy w ten sposób chociażby, także, wiecie, można jakoś sobie to obejść, ale jakby no tam jest pomysłów mnóstwo, także pod tym względem jest to bardzo pomocna aplikacja. Poza tym możemy tam obejrzeć też wykłady dr Dąbrowskiej, jeżeli ktoś uważa je za, wiecie, pomocne, nie wiem, może potrzebuje takiego coacha i takie wykłady motywacyjne są też mu potrzebne, bo ja uważam, że to, co robi dr Dąbrowska, taki wymiar motywacyjny również w bardzo dużym stopniu ma. I to by było na tyle, kochani. Ciekawe było to doświadczenie, naprawdę ciekawe. Ja na razie pozostanę przy racjonalnym żywieniu, bo to chyba przynosi mi najlepsze efekty i będę się tego trzymała. A dzisiaj będę grzeszyć, bo ja mam urodziny, więc będę jadła pawlową, ale z okazji urodzin trzeba, no nie? Pewnie, że trzeba. Wiem, że mówicie, że tak. Więc ja dzisiaj będę jadła pawlową, bo z okazji urodzin trzeba. Jeżeli odcinek wam się podobał, wiecie co robić, kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!